Niech Pan obdarzy Was pokojem. Piątek, 9 września, 23 tygodnia okresu zwykłego. Paweł dalej kontynuuje swój list do Koryntian. I dzisiaj pisze, że nie jest dla niego powodem do chluby to, że głosi Ewangelię, ale jest świadom ciążącego na nim obowiązku. I wypowiada to zdanie, które już jest prawie że sentencjonalne. Dzisiaj takich zdań będzie zdecydowanie więcej. Pisze, biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangelii. Paweł dzisiaj nie broni siebie, bo to napięcie między nim a Koryntianami jest. Oni zarzucają mu, że może się wtrąca, że może za dużo ingeruje, że po prostu gdzieś tutaj się puszy, że jest takim pyszałkiem, że przyjechał, głosił, a teraz cały czas chce sprawować nad nimi kontrolę. Paweł nie tyle broni samego siebie i swojej osoby i swojego dobrego imienia, ale chce obronić swoją misję. Misję, bo gdyby ta misja została podważona, misja głoszenia dobrej nowiny, misja przepowiadania Chrystusa, to i wtedy można by było całą dobrą nowinę i całego Chrystusa zdyskredytować. Bo jeśli zdyskredytujemy misjonarza, to co zostanie? Powiedzą, jeśli on jest niewiarygodny, to i wszystkie jego słowa, cała misja i cokolwiek nam powiedział, również jest niewiarygodne. Dlatego nie tyle Pawłowi chodzi o dobre imię własne, ale o to, żeby misja, żeby cel tego jego zadania w Koryncie nie został zdyskredytowany. Biada mu, gdyby nie głosił Ewangelii i ma świadomość, ten jakiś wewnętrzny imperatyw jest w nim, aby głosić, nie patrząc na właśnie warunki, w których żyje, nie patrząc na trudności. Zresztą później pokazuje im, że nie są dla niego straszne trudności, że jest w stanie dla Ewangelii zrobić wszystko. Nawet jest w stanie nie korzystać z pewnych praw, które daje mu Ewangelia. Przecież Ewangelia wprost mówiła, że wart jest robotnik swojej zapłaty. Czyli że Paweł mógłby korzystać z opieki Koryntian, z tego, że oni powinni go utrzymywać, bo on im głosi dobrą nowinę. A jak doskonale wiemy, Paweł, będąc w Koryncie przez dłuższy czas, sam pracował ze swoimi przyjaciółmi, z małżeństwem Akwily i Pryscyli. Pracował przy tworzeniu namiotów, to była jego praca, tak zarabiał i kiedy miał wolny czas, głosił Ewangelię. Jak sam mówi, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia, czyli bez żadnej zapłaty. Stałem się wszystkim dla wszystkich, również znamy wszyscy to zdanie. Chcę pokazać, że dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. To jest ten Paweł, nie jest tutaj wielki, nie jest tutaj potężny, nie jest wspaniały, nie chce błyszczeć, nie chce być mocny, nie chce być jakimś wielkim, napompowanym autorytetem, ale chce być takim zwyczajnym i prostym. I faktycznie czasami przez tą prostotę ciężko nam odkryć czyjąś wielkość i powiemy, to jest ten apostoł narodów, ten, który tam od poniedziałku do piątku pracuje przy namiotach, to jest ten zwykły człowiek, ani to jakiś wykwintny, ani wyrafinowany zawód i to jest ten apostoł, a potem w szabat, a może potem w niedzielę naucza. Wydaje się, to jest zbyt proste, ale Paweł taki chce być. Chce być słaby, aby w tej słabości objawiła się moc Boża. I potem ten przykład Pawłowy, przykład sportowy, tych sportowych przykładów u Pawła jest wiele. Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy biegną, ale jeden tylko otrzymuje nagrodę. Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Zachęca ich, mobilizuje, aby nie ustali, aby się nie zatrzymali, że jest nagroda, że ten ich wysiłek wart jest tej nagrody. Więcej pokazuje, że on też biegnie, ale to nie jest na oślep, to nie jest w próżnię, ale poskramia swoje ciało, czyli sam siebie bierze w karby po to, żeby nie zniechęcił się, żeby nie zatrzymał się i względem własnego zbawienia, ale również względem zbawienia Koryntian. W Ewangelii według świętego Łukasza Jezus również mówi pewne już zdania sentencjonalne o drzazdze i o belce, ale mówi o obłudnikach. Obłudnikach. My to słowo tak rozumiemy właśnie bardzo faryzejsko. Obłudnik, hipokryta, ten, który jedno mówi,
a drugie czyni. Ale tu bardziej chodzi o to napięcie, jakie jest między tym, co wewnętrzne, a co zewnętrzne. Że owszem, mogę mieć dobre pragnienia w sobie, dobre chęci, ale nie zawsze one się uzewnętrzniają. Chrystus mówi, zobacz najpierw belkę w swoim oku, a potem będziesz mógł upomnieć. Bo teraz się pytamy, no to w takim razie upominać czy nie upominać? Paweł nieustannie upomina Koryntian, a my co? Nie mamy zachęcać innych do dobrego życia, nie mamy pokazać komuś innemu, że źle żyje, że zmierza ku potępieniu, że jego życie nie jest Bożym życiem, że niszczy swoje życie. Robić czy nie robić? Ta przypowieść może nas trochę zatrzymać, ale bardziej chodzi o to teraz Chrystusowi, żebyśmy my najpierw popatrzyli też na swoje życie, żeby to, co podlega osądowi, to było najpierw nasze życie, a nie innych, żebyśmy nie byli obłudnikami, hipokrytami. Żebyśmy też zobaczyli własną słabość, własne grzechy, własną niedoskonałość, mierzyli się z nią, żeby te nasze pragnienia czy spostrzeżenia wewnętrzne również mogły się uzewnętrznić. I kiedy staniemy się tak prości, zwyczajni, przejrzyści jak Paweł, będziemy mogli innym powiedzieć, bo też nie będziemy uciekać czy ukrywać własnych niedoskonałości. Ja widzę belkę w swoim oku, widzę też drzazgę, czyli widzę tą dysproporcję, że to nie chodzi o to, że z perspektywy lepszego, większego, idealniejszego upominam mojego brata. Ale dla słabych stałem się słaby, czyli mam świadomość własnej słabości i z tą pokorą, z tą świadomością idę i mogę, jeśli taka jest potrzeba czy okoliczność, zwrócić komuś uwagę. Niech to słowo dzisiaj nas umacnia, przede wszystkim niech nas nawraca. A jeśli będziemy nawróceni, to już będzie największym znakiem i pomocą dla innych. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.